Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj Arek od Drukarek z tej strony i jeszcze raz serdecznie Was witam i o zdrowie pytam. Słuchajcie, dzisiaj jest T700 na serwis. Zacina papier, ale widać, że pracowało dość sporo to urządzenie. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wszystkie interakcje. Pamiętajcie, dzwoneczek możecie kliknąć, wtedy wyświetlają się Wam powiadomienia o nowych filmach i subskrybujcie, posyłajcie treści dalej. To jest bardzo ważne. Dziękuję za wszelkie wsparcie, bo wspieracie i wtedy kanał się rozwija. Także jeżeli chcecie się dołączyć, linki poniżej. Moi drodzy, T700. Broder DCP z nalewanymi tuszami. Gościu na kanale. Może nie tak często jak 105 i setki. Dużo mniej na pewno, ale był. I chyba była nawet T910. Tak mi się wydaje. Ale do końca nie pamiętam. Telefon na bok i zabieramy się. Tutaj jest sprawa tego typu, że zacięło w cholerę i zacina papier. A co stwierdziłem po oględzinach? Stwierdziłem, że jednak encoder paskowy, czyli ten, to znaczy ten jest nowy, jest znacznie zużyty w ów maszynie, która do mnie przyszła tutaj. Więc ja sobie go zdążyłem naszykować wcześniej i sprawdźmy. Słuchajcie, przybliżę Was tutaj bliżej i no i spróbujemy jakoś wydobyć i wstępnie przeserwisować to urządzenie, sprawdzić, czy te czynności jakoś zdadzą egzamin i dobrze się do wnętrza, bo może być encoder już wytarty, uszkodzony, a widać w środku, ja Was tutaj przybliżę, zobaczcie, ona naprawdę pracowała. To bardzo dobrze widać, że ja ściągnę skaner, wypnę, ona dość mocno pracowała, tak chyba gdzieś w instytucji, tak coś mi się wydaje. A to jest dobra drukarka, nie ma co. Zobaczcie, te wszelkie zapylenia, no świadczą o tym. Ten skraplacz, zobaczcie jak naciskam, no tu jest trochę pracy w tym urządzeniu. Natomiast no części posiadam akurat do tych urządzeń, bo to jest podbudowa, słuchajcie, tego samego to co J100, 105, T500, a mam tych części dość sporo, więc myślę, że ja sobie z tym poradzę. Natomiast no widzę, że tutaj będzie trochę wymiany wszystkiego, ale sprawdźmy dokładnie, co w środku tego urządzenia jest. Więc pokaż w środku, pokaż kotku, co masz w środku, jak to w jakimś durnym filmie. A tutaj coś zauważyłem, że to już było otwierane, czy nie, drugi widzę. Nie lubię przyjmować, więc nie przejmuję urządzeń rozbieranych. Czasami mi nabieracie. Myślicie, że Arek się nie zorientuje. Nie ze mną ten numer. Na szczęście to są takie zabawne historie. Udaje się to zrobić. Ta klapka była ściągana na pewno. Jedziemy dalej. Tutaj widzę, że encoder paskowy już jest zapylony bardzo mocno, więc dobrze, że sobie naszykowałem ten nowy. Głowica. Nie wiem, w jakiej kondycji jest, więc będzie trzeba to sprawdzić zaraz. Jeżeli przerwę film, to klient wszedł, a klient jest bardzo ważny, bo jakoś trzeba żyć na tym padole, a że wszystko drożeje, to trzeba też i oszczędzać. Zabieramy się za rozłożenie urządzenia, ono jest niemal kopiuj wklej te wcześniejsze modele. Poza tym, że 700 posiada ADF, czyli to coś, automatyczny podajnik dokumentów i więcej przewodów musicie rozpiąć z płyty głównej, czyli w tym miejscu, co ja teraz Was tu pokazuję. Tu jest więcej. Nie jeden do skanera, tylko szereg kabli kontrolujących całą pracę tego właśnie automatycznego podajnika dokumentów. Tak fachowo się to nazywa. No to ja się zbiorę za rozbieranie. I rozpinanie tegoż właśnie sprzętu. Dobra, to nam przewód wyjdzie. Tutaj poza tym, że mamy więcej przewodów, nie ma jakichś to różnic innych. Skaner sobie odłożę. Cała reszta, powiem Wam szczerze, nie pozostaje zmieniona od wcześniejszych modeli urządzeń. Tutaj zawsze uwagę zwróćcie na to, żeby tego czujnika nie uchrymsować, czyli nie urwać. Śmiało nie bójcie się, że coś urwiecie. Czasami możecie mieć wrażenie, że ja tym szarpię, ale ja zrobiłem to setki razy. Zobaczcie na fachowców w różnych branżach, oni wiedzą, co robią. Więc też wiem, co robię, drogi widzu, jak mi czasami dokuczać, że je tak traktuję. Traktuję je z należytym szacunkiem, te urządzenia, bo to są przecież Wasze pieniądze wydane, a trafiają do mnie do naprawy. Dobra, to zabieramy się za rozłożenie, ale to jest dowalone. No tam tak odnoszę wrażenie, że chyba głębiej rozbierane nie było. No nieważne. To, ale ten skraplacz, słuchajcie, tutaj
że tak powiem, w cudzysłowie, ugnojony jest bardzo mocno. No nie ma co ukrywać tutaj, w tym miejscu. Zobaczcie, w tym miejscu. Jak naciskam, to się robi, zobaczcie, mokro. Trzeba wszystko odessać, bo to wszystko na wydrukach zostaje. Najlepiej to napięciem powierzchniowym robić, jeżeli nie chcecie tego wymieniać, bo to wszystko no, pozostanie na wydrukach. Byłem dzisiaj w hurtowni, mogłem kupić walciki, one się wtedy kosmetyczne oczywiście. Najlepiej do tego nadawałem, bo miałem chłonność. To używałem to do makijażu. Więc pamiętajcie, jak coś, to waciki kosmetyczne drogie nie są, na szczęście. I wtedy nadmiar tego całego atramentu się zbierze. Ktoś tam nam wszedł, a teraz będę musiał się oddalić, zaraz do was wracam. No to jestem ponownie, moi drodzy. Kurier był, przywiózł towar. Fajne nowe urządzenie dla klienta. Uzbrajałem już 35-10 jakieś kilka lat temu, ale nadal są w ofercie. No jest tego syfu naprawdę sporo. Dobra, tym się zajmiemy później, bo najważniejsze dla nas to, żeby uruchomić ponownie druk w tym urządzeniu. Więc to jest dla nas najważniejsze. Ale pozycjonery, słuchajcie, muszą być czyste. Ten kołowy i ten paskowy. Nie, raczej nie było ściągane. Ktoś pewnie tutaj ściągnął, żeby zobaczyć, czy nie ma zatoru papieru. Bardzo dobrze, żeby... Na pewno, ja już zauważyłem, słuchajcie, na 99% encoder jest do wywalenia. Ten. A zaraz wam pokażę dlaczego. Jak go wymienić, pewnie wiecie, jak oglądacie moje filmy, bo ja już to niejednokrotnie publikowałem, ale naprawdę urządzenie jest, powiem wam szczerze, jeżeli mi się to uda teraz uruchomić, przed jeszcze takim głębszym serwisem, bo wyczyszczę tutaj wszystko, ale chciałem zobaczyć z wami, ile to urządzenie potrafiło walnąć kartek. Tylko tak, co będę musiał zrobić? Teraz ściągnąć dekielek i wymienić encoder. Zobaczcie tutaj na zapylenie elektroniki. Ja już miałem chyba z instytucji drukarki. No oni tam pracują po prostu. No drukarka jest po to, żeby pracowała, tak? Także nie ma co ukrywać. Zabezpieczenie encodera, taka rynienka. I co się z tym wiąże? Tutaj mamy taką sprężynkę naciągającą. Więc my musimy ją cofnąć. Gdzie ona jest? Dobra. Teraz ostrożnie go zdemontuję. I zobaczcie. Widzicie tą cętkę? Jest usmolone tutaj do kamery bardziej. Ale nie będziecie widzieć znowu. O, to. To jest uklapanie, ale ono też wynikło z wcześniejszej pracy. Więc to samo. To będzie powodować troubleshooting, zacinanie, nie ma co. Czyli tak, pierwszą rzeczą, którą zrobię, to wymiana nowego encodera, całkowicie nowego, którego mam z drukarki, zaznaczam, bo jako część zamienia ja tego nigdy nie spotkałem. Na pewno zmienię rękawiczki, żeby nie ufuflać świeżego. Mam to z nowej drukarki, którą kupiłem po prostu na części. Urządzenie było nowe i stłuczone w markecie. Dlatego kupiłem, bo przecież wiadomo, że głowica była sprawna, to też się komuś przydała i urządzenie naprawdę żyje, dobrze się ma. To mamy świeży enkoderek, czystuciutki z prawej, z lewej strony, co jest ważne bardzo. Jako spróbuję wsunąć, zaraz zobaczymy, szybko to złożymy i zaraz zobaczymy, jak się będą sprawy miały. Może ja bym trochę to inaczej zrobił. W tych urządzeniach widzicie, wsunąć enkoder. No, to nie, że to jest sztuka, ale nie należy się mylić, bo nieraz takie urządzenia do mnie doszły od was, co wszystko dobrze zrobiliście, a wsunęliście go poza czujnik. I była kicha, bo co? No, będzie trzepać na lewo, na prawo, nie? I nie zrobicie nic. Dobra, mi tutaj wyszedł. Wysunął się, z nim też delikatnie się obchodźcie, jak już go macie. Świeżego, nowego. Pamiętamy zasada strzałka. Z prawej strony skierowana ku górze. Bardzo ważna rzecz, bo inaczej też będzie źle odbierać pozycję. No i co? I kiszka, Arek.
Właśnie zrobiłem ten sam błąd, który czasami mi podsyłać. Sunęła mi się pod co innego. OK. Jest w porządku. Widzicie? Czyli tak. W tym urządzeniu jest to trochę kłopotliwe, bo pomimo tego, że ja dobrze to założyłem, encoder mi się przestawił z jednego miejsca na drugie. Po prostu mi wystrzelił. Tam, gdzie nie potrzeba. OK. Jest. Jest w rynience i jest w swoim prowadzeniu, w czujniku przede wszystkim. To jest bardzo ważne. On jest czysty, nie jest nowy, więc ja teraz chciałbym zobaczyć, ile to cudo wydrukowało i czy będzie trzepać coś na prawo, na lewo, a później, jeżeli zobaczę, jaka jest jakość, zabiorę się za konserwację urządzenia. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. On, czy ja gdzieś znajdę teraz, tak na szybko. Tu jest. Tak. Ja sobie na razie założę ten pochłaniacz, bo ten to już jest naprawdę kiepskiej kondycji. Zobaczcie, tutaj jeszcze mam połowę miejsca. Ja za takie rzeczy nie pobieram opłat. Jeżeli mam, to założę od razu, bo to nie ma sensu, ale ten jest ciężki i chociażby dlatego go warto zmienić. To znaczy, dlatego jako zmieniam, już wam tłumaczę dlaczego. Bo w momencie, kiedy ja odsyłam drukarki, one są pełne, to nie jednokrotnie jest tak, że wszystko ufuflane, ulane. Jeżeli ja założę chociaż taki, co ma w połowie swoją moc i miejsce, to mam chociaż pewność, że moja robota będzie OK do samego końca, aż do klienta ta drukarka dojdzie. Ja za takie rzeczy ja bym to wyrzucił, a tutaj w tej sytuacji to się na pewno nie zemści, bo nieraz się mści. Ja wam pokażę, może nie dzisiaj, bo nie zdążę, ale drukarkę, którą ja wysłałem klientowi, jak ją potraktowali. Wróciła do mnie oczywiście, ja też jakąś odpowiedzialność muszę za to brać, bo ja to wysyłam. Ale powiem wam szczerze, zdjęcia jak zobaczyłem, to mi ręce opadły. Skopana, zniszczona całkowicie. Będziemy reklamować wysyłkę, ale to zaraz. Dobra, mniejsza o to, pochłaniacz asekuracyjny nie swój założyłem, żeby po całej tej robocie mieć pewność, że nie będzie się lało na lewo, na prawo. A z tamtego by się na pewno lało, a nie uzgadnialiśmy wymianie pochłaniaczy jakichś konkretnych. Tylko cały serwis tego urządzenia i tak dalej. To on był, oczywiście, żebyście mnie zrozumieli, on by się trochę posłużył, bo one mają bardzo dużą chłonność, on nie jest jeszcze cały czarny, także nie jeden 1000 kartek by wybił. Ale jeżeli mam, a mam czasami i te, które są w dobrej kondycji, to po prostu sobie je pozostawiam na takie okazje. Złożę to do kupy, rozkręcić to nie problem drugi raz, a nie lubię, jak leży coś rozłożone. No i zobaczmy, jak się po prostu ta drukarka zachowa teraz. To jest bardzo ważne. No i w jakiej kondycji jest głowica, no bo tego też nie wiemy. Najpierw sprawdzimy, ile stron walnęła, no i tak dalej. OK. W porządku, to jest tak. To no i teraz ułożę ten przewód, który służy do skanera i wszystkich tych osprzętów. W sumie to chodzi bardziej o czujniki i silniki, a tego automatycznego podajnika, tak zwanego ADF-u. Tutaj za dużo rzeczy to tak też nie ma. Ale zauważcie, że przewodów jest dużo, dużo więcej. Jeden w standardowym skanerze, a tutaj już mamy dużo więcej. Bo mamy i do lampy, i do silnika, i do czujnika, etc. Tak, kwestia czujników jest jak najbardziej, bo przecież tam mamy też czujnik papieru i tak dalej. Także jest trochę tego tematu. Masy, które trzeba przykręcić. To trzeba też poukładać tutaj.
zanim to wszystko złożymy do kupy. Przewodów raczej nie pomieszacie, no na siłę wszystko można pomieszać, to nie ma problemu, widziałem już różnych geniuszy. I to się zdarza. Aczkolwiek kolorami jest tu poznaczone i zawsze wsuwajcie w miarę rozsądnie, nie za mocno ciśnijcie, bo może się okazać, że igła się zegnie i będzie kicha. Ale ja teraz powinienem znaleźć tutaj, słuchajcie, jest, nie ma. To są śruby blachowkręty, a tu jest gwint zwykły i gdzieś ją posiałem. Znajdę, bo u mnie jest śrubek pełno, ale gdzie ją posiałem, to nie wiem. I ta będzie służyła do skręcenia tych właśnie masowych przewodów. Z 1 i 2. Ok. To możemy sobie darować, żeby to teraz składać, bo przecież jeszcze tu czynności serwisowe w tej drukarce będą. Dobra, to zostawmy na razie. Na to przyjdzie czas. Teraz pozostał na tak. Panel do wpięcia. Czujnik jest, jest. Okay. Zostawmy go na razie w ten sposób. Czujnik zabezpieczmy. Aha. Zanim jeszcze zrobimy cokolwiek, to przydałoby się klapę rewizyjną tylną założyć, żeby nam papieru nie wywalał tyłem. Bo to różnie jest. Zabezpieczenie. I zabezpieczenie sobie nie spadło. Słuchajcie, kopia zwykła, czyli już nam nie generuje czegoś takiego jak błąd zacięcia papieru. Atrament, wydruk testowy. Najpierw zrobimy tą pierwszą część, żeby zobaczyć, jakiej jest kondycji, a później wejdziemy w tryb serwisowy i zobaczymy, ile ma stron przedrukowanych. To jest bardzo ważne. Na razie kiszka coś tam marzy, ale prawdopodobnie z tą awarią jakiś czas stała. Także nie ma co ukrywać. Tutaj nie ma nic. Ale zobaczmy teraz tak. Menu i atrament, zaczyszczenie głowicy, no, możemy się zabrać później. I teraz zobaczmy tak. Menu, mono. Menu, mono. Jesteśmy w tym trybie. Ja wejdę w wartość 80. Jest tutaj i mono, copy. Jadę do ustawień. Ustawień. Tylko żeby zobaczyć, ile stron przytrukowała. Engine. Grubo. Czy kamera to wychwyci? Wychwyci. 74 047 stron. 74 047. Powiem wam szczerze, że no sztos. To urządzenie grubo wydrukowało. Zauważcie, że jeszcze się w miarę trzyma. Niedługo 80 tysięcy do 100 tysięcy to dojdzie. No możliwe. Co mi pozostało w tym urządzeniu? Zacięcie wyeliminowałem. Pochłaniacz asekuracyjny założyłem taki, który jeszcze co najmniej 30 tysięcy stron posłuży. Encoder przy tym paskowy jest wymieniony na nowy. Pozostaje przeczyszczenie wszystkich prowadnic i doprowadzenie głowicy do wywiatu. Moi drodzy, 74 tysiące, ocenicie sami. Dziękuję, subskrybujcie kanał, miłego dnia wam życzę i zapraszam do kolejnych dni. Dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Printworld Sklep, a to była reklama. Dzięki, cześć.